Rozdział 34. Mówił dalej Pan do Mojżesza: Daj Izraelitom następujący rozkaz. Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach. Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edom. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego. Następnie skieruje się ku południowi, ku wzgórzu Skorpionów. Przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz Barnea. Stąd pójdzie do Hasar Addar i ciągnąć się będzie do Asmon. Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu. Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze. To jest dla was granica zachodnia. Wasza granica północna tak pobiegnie. Poprowadzicie ją od Wielkiego Morza aż do Góry Hor. Od Góry Hor poprowadzicie do wejścia do Hamat. Granica będzie sięgać do Sedat. Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Hasar Enan. To będzie wasza północna granica. Wschodnią granicę poprowadzicie od Hasar Enan do Szefam. Od Szefam pobiegnie granica w dół w kierunku Haribla, na wschód od Ain. Potem pójdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kineret. Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami dokoła. Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: to jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać 9,5 pokoleniom. Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin. Podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo. Te 2,5 pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu, naprzeciw Jerycha, na wschodzie. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Księga Liczb dobiega końca. W poprzednim rozdziale mieliśmy przypomnienie błogosławieństw i przekleństw związanych z przymierzem. W niniejszym rozdziale mamy przypomnienie Bożych obietnic złożonych już na początku przygody Abrahama, kiedy Bóg tak opisywał granice ziemi obiecanej. Potomstwu twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Rzeka egipska, o której mowa, to nie jest Nil, ale Wadi al-Arish, tutaj określany mianem Potoku Egipskiego. Natomiast doprowadzenie ziemi obiecanej na północ aż do rzeki Eufrat obrazuje ogrom Bożej obietnicy. W Księdze Powtórzonego Prawa usłyszymy: każde miejsce, po którym będą chodzić wasze stopy, będzie wasze. Granice wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego. W czasie redakcji tych stronic biblijnych terytorium zajęte przez Izrael będzie dużo szczuplejsze niż tutaj opisane, co daje do zrozumienia, że opis geograficzny ogromnego terytorium ziemi obiecanej jest opisem idealistycznym. Przesada tej obietnicy daje do zrozumienia, że jest to obietnica duchowa, skoro w żadnym okresie historii Izrael nie zajmował tak wielkiego terytorium, nawet za czasów Dawida lub Salomona. Lud Boży nie ma za zadanie ustanowienia jakiegoś ludzkiego imperium, ale jest powołany do dawania świadectwa o obecności żywego Boga wśród wszystkich narodów ziemi. Izrael nie jest instytucją polityczną, ale jest tam, gdzie znajduje się jakakolwiek diaspora. Duchowa interpretacja tych wersetów jest potwierdzona
odpowiedzią Jezusa tym, którzy szukali granic obiecanego Królestwa Mesjańskiego. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Temat podziału ziemi obiecanej musiał być bardzo wrażliwy dla pierwszych Izraelitów oraz dla tych powracających z wygnania babilońskiego. Ciąg dalszy tekstu opowiada o podziale dokonanym przez Jozuego i kapłana Eleazara. Widzimy więc przekazanie pałeczki od Mojżesza do Jozuego i od Aarona do Eleazara. Wymienionych jest 10 przewodniczących podziału, o których nic więcej nie wiemy. Narracja coraz bardziej wprowadza nas w tematykę Księgi Jozuego. Życzę owocnego słuchania. Tak mówił dalej Pan do Mojżesza. Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię. Kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału. A oto imiona tych ludzi. Dla pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego. Dla pokolenia Symeona Samuel, syn Ammichuda. Dla pokolenia Benjamina Elidad, syn Kislona. Dla pokolenia Dana książę Bukki, syn Jogliego. Dla potomków Józefa, dla pokolenia Manassesa, książę Haniel, syn Efoda. Dla pokolenia Efraima, książę Kemuel, syn Shiftana. Dla pokolenia Zabulona, książę Elisafan, syn Parnaka. Dla pokolenia Issachara, książę Paltiel, syn Azzana. Dla pokolenia Asera, książę Achiud, syn Szelomiego. Dla pokolenia Neftalego, książę Pedachel, syn Ammichuda. Oto są ci, których Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.